Dzień dobry Polsko, witam w dzisiejszym odcinku z GG Dropa, właśnie tak. I co, będziemy oczywiście kręcić boksy, robić bitwy i robić profit. Tak, profit zawsze na plus, jak to mawia mój serdeczny przyjaciel Gracjan, zawsze na plus. No i co, od do barabana jest właśnie taki. Możecie sobie zapozować, możecie oczywiście też zobaczyć w opisie filmu, bo tam się znajduje. Okej, okay, procent o nas nie interesuje. I kod zony 11% do waszego doładowania, jeśli się już decydujecie na grę i użyjecie mojego kodu, będę wam za to po prostu bardzo wdzięczny i będzie mi niezmiernie miło. No i pamiętajcie, że każde 5 dolków doładowane to jeden ticket w giveawayu na AWP Desert Hydrę. Taką właśnie Desert Hydrę, ona ląduje do was. Czyli 20 dolarków to na przykład są 4 tikety. Wiadomo o co chodzi, bo powtarzam to w każdym odcinku, ale przypomnę, jakby ktoś na przykład był nowy. Dobrze, także sobie zaczniemy elegancko. Bitewka na start. The Rock. Może nie The Rocka, ale malejąco zrobimy sobie... Mojajek. To jest mój kurczę gość. Sigma. Sigma Face. I dorzucimy tutaj jakiegoś Jansora. I zobaczymy sobie. Ciekaw jestem tej skrzyni za... Kurwa, jebnięty. O. Właśnie tego Wellworna. On fajnie daje. Fajnie daje ten Wellworn na bitwach. Hot Snakes będzie na minus. Nie wiem, co to bym chciał strzelać, żeby był na plus. No niestety. Nightwish. Okej. Okay. Krips. Pozdro dla ciebie. Jakiś zawodnik chyba MMA. Rips. To jest chyba ten. On ostatnio pas w UFC wygrał. Na awatarku. Tam oglądam UFC, ale nie za często. Bo to są takie godziny, że ja po prostu już je regeneruję się i sprawiam, żeby moje ciało rosło. Bo oczywiście ważna jest regeneracja, odpowiednie. Jeśli chodzicie na siłownię, a ja teraz po prostu tym żyję ponownie i bardzo też to cieszy. No. Bez rewelacji. Bez rewelacji, ale może na końcu Jasnor nam tutaj rozjaśni troszeczkę sytuację, bo nie wygląda to dobrze. To w ogóle chyba będzie bitwa na minus. Okej. Okay. Na minus, bo przegraliśmy. Ale nie płaczemy, nie płaczemy. Malejąco zrobimy sobie teraz taką z emocjami, żeby na końcu była ta najlepsza skrzynka. Overcika zapakujemy, 8 sztuk. I Wellwornik. On w bitwach daje. Może na openingu średnio, ale w bitewce, no, ostatni było 700 do 1000 dolców. Kurwa, mega profit w ogóle. Oczywiście nie dla mnie, ale... I tak weszliśmy na plus. Zawsze na plus, pamiętajcie. Wildfire z coverta. Mocno. Mocno rozpoczęte. I digielek. Code Red. Też całkiem mocno. Mecha Industries. Może być. Taka marynka. Delikatnie lepsza. Anubisek. Statrak. Bardzo fajny skin. Zobaczcie, małolaty. Albo jeśli są starsi widzowie, to też starolaty. Woda z cytrynką. Na sportowo. Nie ma już kolki zero. Nie ma już jakichś innych. Tak trzeba żyć. Starość. Asimov. No, delikatnie źle to wygląda. Chociaż nie, dobra. Ta skrzynia jest dużo warta. Liczę tutaj na odkutkę. Tak zwany dobry finish. Aha! Tu się szybciej pokazało na górze niż mi. Ja zlikowałem sobie. Muszę tak osie bić. Z zasłoniętym tym. Kurde. No cóż. Okej. Robimy
nie poddajemy się. Nie poddajemy się, robimy teraz tak zwaną grubą obkutkę. Zaczynamy z Koloczesta, dodamy troszkę tych kołwertów na zapchanie i zrobimy jeszcze Imogena i zrobimy jeszcze Lofsynietego Wellworna. 800 śolców. I tu zasłońmy sobie, żeby sobie nie stalkować. O kurwa, rozjebałem fotel. Ponem się. Średnio. Dragonfire w StatTracku. Całkiem mocno. Cenowo stoi. Ale to się nie ma czym przejmować. Na końcu zrobiłem takiego finisherka, że tutaj wszystko będziemy mogli odbić. Także jest masnoli. Streamek, nawet nieźle. O, muzoleum. To chyba nie może być nawet w StatTracku. W ogóle nie wiem, skąd jest ten skin. Na pewno jakiś chyba kolekcji. On nie jest ze skrzynki, z tego co kojarzę. Ale mogę się mylić. Aż takiej wiedzy nie posiadam na temat skinów. Okej. No, blisko, mała przewaga do nadrobienia. Byleby teraz... O, dobrze, to jest pożądany itemek. Już raz go mieliśmy. Nie ma się co obrażać na to USP. I końcóweczka... Cicalafon. Bardzo ładnie nam tutaj poszło. Jeszcze raz taka sama. Jeszcze raz taka sama bitewka. Niech poleci. Słabo. No jeszcze jakby był StatTrak, to do przeżycia. On naprawdę w tych takich main skinach podbija cenę, bo wiadomo, że AWP-ka jest grywana, a jak jest fajna jeszcze w StatTraku, no to już swoją wartość też będzie trzymać. Covercik, jeden, drugi, trzeci, średnio, ale wygrywamy. To jest najważniejsze. Ale znowu jest taki finish, że trzeba tutaj... A patrzcie, teraz nie pokazało. Mjolnira gościu zrobił z kontraktu. GG. Mjolnir, no. Imogen? Dobra, nie patrzę. Imogen to przecież on ma tu swoją skrzynię. Okej. Nomad Knife Night Strip. Nawet dobrze. AWP Boom nie będzie dużo warta. W sensie, okej. Night, driver, glovesy, black tie, elegancko. Okej, okay, pokazało tu jednak. Imogen. On ma na 99%? Jest, ma. Wejdzie w bitewkę. Bitewka z Imogenem. Tu jakieś dymy za oknem. Lecimy nexta. Nie jesteśmy na plus. Okej, okay, malejąco. Robimy teraz tak. Robimy tego Imogena, może go troszeczkę zachęcimy. Damy go dwa razy. No, musi dokręcić śrubę. Robimy tak. Golden Knivesa, Platinum Knivesa i Wellworna. Albo Wellworna i Platinum Knivesa. Elegancko. Pyk. Ach, może to Imogen na smurfie. Onitarzy. Elegancka przewaga na start. Haha, Emperor... StatTrak niestety delikatny traszyk. Ajaj, Hellfire, ale w StatTraku. No, ale na końcu i tak są dwie takie skrzynie, że tu może się wszystko odmienić. Ale Jaguarek też elegancko podbija. No, z jednej może nawet gówno wypaść, bo mamy taką przewagę. Więc jestem dobrej myśli na tą bitewkę. Robaczy Bóg, Mortisik. Na zapchanie. Kurwa, tu tylko chodziło o jakość. Ten scout jest w chuj dużo warty. Ajajaj. Niestety, ale podkręcimy śrubę. Falchion, a tutaj kurwa dwa takie dobre dropy z Premium Knife'a i z Platinum Knife'a i z Wellworna. Te rękawice dosyć często się pojawiają, więc
Więc tutaj po prostu możemy zrobić, je. Może dwie te skrzynki na zakończenie? Zróbmy Battle Skirt dwa razy, zróbmy zapychacza, naładujmy się Sigmą z Moja i Chesta i dwa Wellworny. Kurczę, no musimy to wygrać, żeby mieć odkutkę. Chociaż taką delikatną. Ale wiesz, że tu coś mi teraz pierdolnie, bo to nie może tak być. Dobrze wszystko wyglądało, ale ten finish na końcu, no... Masterpiece tyle kosztuje? 243 dolki, no... W tej skrzyni w ogóle jest gangnir. Trzeba odczaić, na jakim procencie, bo to nie widziałem, żeby gdzieś indziej on przelatywał. A gangnir, no... Już mówiłem, tier 1 AWP zdecydowanie chęć posiadania tego jest ogromna. Ogromna. Galaxy Cooper, ok. Cyrexik, delikatny trash. Ale dobra, nic się nie przejmujemy, bo tu na końcu jest do rozstrzygnięcia wszystko w tych dwóch testach. Nie. Okej, Wulkan. Elegancko, dobra jakość. Na plus. Jest odkutka, ale idziemy jeszcze po profit. Jeśli się nie uda, to kończymy na stracie, ale uda się. Ezeta. The Fuchsia is now. Nie wiem co to. Code Red w stat tracku, taka wartość. Lubimy to, oczywiście. Podoba mi się to. Ale no, musi być faktory new. Bo nie widziałem, żeby Code Red taką cenę trzymał kiedykolwiek. Ale fajny digielek. Naprawdę przyjemny. Do pogrania. Bez statraczka też, ale jak ktoś jest fanem Digla, to fajnie też statraczka sobie dawać. To jest tak zwana mini AWP. Jak trafisz w banie, to nieważne, czy masz hełm, czy nie, jest tak zwany kleks. Dobra, ostatni Sigma Chest i dwa Wellworny. Dobrze by było z tego profitować, nie ukrywam. Dobrze, że jemu też wypadło kupaki habara. Pozamiatane. No nic. Niech tak będzie. Odbijemy się w następnym odcinku. By było na tyle dzisiaj. Nie zawsze jest profit, ale mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. Możecie zostawić subskrypcję, łapkę, co tam tylko chcecie. Będzie mi miło, bo YouTube nie lubi tych odcinków. I pamiętajcie... O kodzie na Barabana macie w opisie i pamiętajcie, że z kodem Zony oczywiście 11% do doładowania i każde 5 dolców to jest jeden ticket do giveawaya na AWP Desert Hydre, którą wcześniej już pokazywałem. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie, widzimy się następnym razem.